sobota. Już na polu, jest resiwo, jest bicek, pokaż bicek. Znaczy to, że dzisiaj ekspert wybitny. Po dłuższej przerwie, debiut ponowny. Po rocznym pobycie w Bahrajnie, ekspert powrócił do Neapolu i zaprosił na wycieczkę. Wycieczka przybyła wczoraj, no i zorganizował ekspert zajęcia różne. No to jakie te zajęcia były wczoraj? Pamiętasz? Ambitne! Jeszcze jak zwykle w naszym gronie to była szczyt intelektualistów. Jeszcze pociąg do futbolu wpadł, wagon trzeci na moment z ekipą. Spóźnił się na samolot i dojechał już w zasadzie na koniec dnia. Co, bo na meczu byliśmy, no właśnie. Byliśmy na meczu Napoli-Inter. Bramkę strzelił Zieliński. Napoli wygrało 3-0, no, mecz się odbył, no tyle. To do końca tego meczu tam nie wysiedzieliśmy, ale dzisiaj to dopiero będą mecze. No, śniadanie trzeba zacząć. Ale po cholerę podają w tych muszlach. Nie wiem, nie sam sobie wyciągnął, kurwa. Weź mi to, kurwa, otwórz. Kurwa. Ty nie mogę. Jest, masz tu. Chuje nie chodzi do w tym hotelu podobno na cało Sienkiewicz, tak? Tak. 5 gwiazdek na Bookingu zostawił. Tak, spał tutaj. Chodzi z 894. Co? Powadis pisał tutaj. W tym hotelu? Może weźmiemy to na ostatek, teraz coś napiszemy. Na napolitańskie taksówki chyba nie ma nic lepszego. Już prawie na miejscu. Idziemy na mecz 6 ligi. Jest jakaś knajpa na końcu chyba. Jednak ta knajpa okazała się być kiblem. O, zajebał. Gol. O kurwa. Nie trafił. O matko. No nic nie potrafią zrobić, nie? Nic, zobacz. To. O kurwa, jakaś bramka może będzie. O kurwa, jest. Ładnie, ładnie. 0 do 1, to bramka dla gości. No dobrze, może się ożywimy. Do przerwy 0-1. I co my z tym zrobimy do przerwy 0-1? Tutaj Mistrzostwo Świata w parkowaniu. Coś nawet nie wkurzyła. Dlatego mnie, bo sama mnie by tak zaparkowała, jakby miała, nie? Wracamy na drugą połowę, która chyba się już zaczęła kwadrans temu, ale na pewno żadnej bramki nie przegapiliśmy. To pewnie jakiś karny teraz jest, czy coś. O! W dobrym momencie przechodzimy, Jezus karny. No się zapytaj, ile jest. Przegapiliśmy jedną bramkę, jest 2-0 dla gości. A i kibice gości się w ogóle pojawili z flagami. O kurwa! Strzeli? Nie. Strzeli. O, kurwa! Bardzo mi przykro, ale jest pan średnim ekspertem. W kwestii rzutów wolnych. Moja pięta Hillesowa. 0-3 się zrobiło. Koniec. Koniec. Co tam znaczyło na tym? Była ten napis. Alkoholizmo intensivo. No nie wiem, co to może oznaczać, to alkoholizmo intensivo. Jak wrócę, to zapytam pana ambasadora, może on będzie wiedział. Drobne opóźnienie mamy, ale lecimy już na kolejne spotkanie szlagierowe. Co to teraz będzie? 8. Liga Mistrzów. Robimy się w ogóle? Zobaczymy. Gdzie z nogi poniosą. Tak trudno. Zdradziłeś nas. No i dotarliśmy spóźnieni 20 minut, ale mecz się opóźnia 20 minut. A tu nie ma jak kurna postawić naszych bagaży, bo jest trybuna pochyła dość. 7 osób na trybunach. A to sędzia. To jest ten, który pytał o drogę. Tak. Dlatego się spóźnili pewnie. Myślę. Po drodze ktoś tutaj pytał, jak trafić na stadion, się okazało, że to sędziowie. No widok z tej naszej trybuny przedni. Mów, co się dzieje, bo mi ten słup zasłania. Nie widzę, siatkę przyruszam. No, trzeba wstać, na pierdziele. Dobry początek, panie trenerze. Lubię tego stójka, bo będzie dobry. Dobry. Tak, ta trójeczka sobie wybija. A
Kaczek w stryjeczka. Kurwa. Nasz faworyt. Zawodnik meczu. Chyba o trójce śpiewali, moi znajomy. Myślę, bo... O, no, trójeczka. O kurwa, to jest zawodnik. Karnego wyłączył. Od samego początku w niego wierzyliśmy. O kurwa. Ale wbiegli chyba godzinę wcześniej. Ci obrońcy, nie? Tak. Myślałem, że go jeszcze zetnął. No, ja zablokuję, nie zablokować. A on naprawdę siatkę rozwalił tym karnym. Tak szybko minęło? Ale dobry mecz, tak szybko minęła to pierwsza połowa. O kurwa! Ja pierdolę! To już 2-0 jest, kurwa. No. 2-0 dla zespołu, który ma na razie jeden punkt w tym sezonie. Orzesz. O! Koniec! No i co, zakończyło się 3-0. Co teraz? No i już się znienacka zrobiła niedziela, rano. Grupa eleganckich młodzieńców rusza na kolejne mecze. Wczoraj sympatię wzbudzaliśmy już, tak? Jak pan Dawid przechodził obok, to kobiety łapały torebki mocniej. Wrażenie. Tak się w Neapolu sympatię wyraża. Idziemy teraz na mecz 7 ligi. A co to za okolica w ogóle? No to jest okolica taka, coś ma winę mocno. No to w prawo chyba, nie? Wygląda jakby to mieszkanie niżej jego. A co? Okej, okay, dobrze. Szliśmy źle. O, jest. No, znaleźliśmy obiekt, ale tu jest pięknie. Okolica piękna, stadion piękny. Od 10 minut szukamy wejścia na trybunę. Nie jest łatwo. Musi być tędy. No jak? Kurwa nie. Czyli trzecią rundkę robimy dookoła stadionu. Ja pierdziele. Chyba to już byliśmy. No i się udało, ale to jest pięknie. Ona. Jaki wynik? 0-0. Ile? 0-0. 0-0? Tak. Trawka przygotowana idealnie. Zobacz, wygląda trybuna VIP pod szpitalem, widzisz? Ja pierdol! Ale w dobrym momencie przyszliśmy. No właśnie trwa ustalanie planu na resztę dnia. I to okazało się, że mecze, które były w planach, tak? Zostały przełożone dzisiaj. W dniu meczu. Zmieniono godziny. Mecz miał być o 15, o 10, 17 wyszło oświadczenie, że mecz do 19 jednak. To jest włoska robota. A drugi miał być o 16 i jest o 14. Nie żartuj. I w ogóle boisko też zmienili. Stadion też zmienili? Ja pierdzielę. Sędzio. Budka. Rzeczywiście tam sędzia liniowy zdjęcia robi. Pewnie ma swój fanpage jak pan Szczepan. Sędzia Szczepan. O kur... Myślę, że to było planowane? To był tak zwany efekt specjalny. Ma być karteczka. No to nie. O! Kurde. O, udał mu rzutą drugą, a okazało się, że on nie miał jeszcze rzuty wcale. Tylko czerwoną pokazał. Jest jeszcze w końcu. Jaka symulka, ja pierdzielę. Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Osoby kurwa na skuteczkę. I to jest kasko, a nie jedno samo, ale nie skuteczniejsze. To też dobrze wygląda. Masz piłkę. Jesteśmy spóźnieni na następne spotkanie. 20 minut, znowu spóźnieni, ale dobry znak, bo właśnie wyleciała poza stadion piłka. Znaczy, że poziom jest dobry. A to która liga? Dziewiąta. Dziś można widzieć 6, 7, 8. No. I 9. No i kończymy 9. Przed chwilą byliśmy na meczu w dzielnicy średnio spokojnej i biednej, tak? A teraz jesteśmy na meczu w dzielnicy... Najbogatszych. Najbogatszych w Neapolu, tak? No jest jakiś bar niby, ale nie wierzę, że jest otwarty. Nie. Nie uznał? Nie uznał. Nie uznał. Czy uznał? Uznał.
przegapiliśmy. Jakąś bramkę przegapiliśmy, bo zainteresowaliśmy się ofertą w barze. Kurwa. A oferta średnia, ale na browary. Co, trenera na trybuny wysłali? Tak, wyjebali kogoś, już mieli się bić przecież. Dziewiąta liga, trener na trybuny odesłany. Dwa jest. Co, dwa? Pomarańczowych. 7 minut. Co? Pięć bramek padło. I przegapiliśmy. Wszystkie tam. O kurwa! Ucieczka? Spojenie. Kurwa, nam się gapię, no. O kurwa! No tak w ogóle to właśnie odbywają się derby Rzymu. Po prostu podejrzewało, że my tutaj się spotkaliśmy, żeby na te derby Rzymu pojechać, nie? Niestety w tym samym czasie kolidowało, trzeba było coś wybrać. Ciężko było się zdecydować, ale wybraliśmy to. A dawaj coś trzecie, kurwa, bo coś ten posiadło. Nie grałem w 7 lidze. O kurwa! Ja pierdolę! O kurwa! Przed chwilą zaczęliśmy narzekać, że jest nudno. Tam nie było faulu. Ja nic nie widział. Ostatnie 10 minut meczu, 3-3. Tam to dużo bramek i nastrzelali podczas naszej obecności. 10 minut przerwy i na tym boisku jeszcze jedno spotkanie, tak? Tak jest. Również 9 liga. Kibice wchodzą z balonami, jakaś oprawa będzie. No jak się panu podoba 9 liga włoska? No takiego jeszcze nie widziałem. Początek meczu na 9. O, gol. Piąta minuta, 1-0 dla gospodarzy. No i tyle nam tego meczu wystarczy chyba, nie? Wszystko co ważne już widzieliśmy. Tak więc 6., 7., 8. i 9. liga w Neapolu zaliczona. Gdzie najciekawiej? 9. O dziwo na 9. Kto by się tego spodziewał, że im niższa klasa rozgrywkowa, tym mecze ciekawsze. No i kończymy to żenadliwe zwiedzanie. Co? Tam było jakieś takie powiedzenie, że lepsze to, że polskie gówno w polu niż fiołki w Neapolu. Lepsze? Lepsze. Fajna, tutaj machała, ty nie pomachałeś. Myślałem, że w telewizji będą. Całkiem ładna. Co ładna? Ten kanał. Miejmy jakieś standardy, nie? Dobra, to kończymy. Do widzenia. W ogóle podczas tego wyjazdu odbyłem szybki kurs obsługi mediów społecznościowych. Kurs poprowadzony przez pana po mojej lewej stronie. Snapchata mnie uczył. Samemu dobrze nie umiejąc. Uczył mnie Snapchata, bo ja kiedyś tam chciałem coś wrzucić, ale nie potrafiłem. Chciałem wrzucić leżąc w wannie. Się bałem, że wrzucę fujarek przez przypadek. No ale teraz już nie czuję takiego zagrożenia. Jakby ktoś chciał oglądać obrzydliwe zdjęcia, obrzydliwe filmiki, to zapraszamy. Albo Snapchat, kartofliska, albo Snapchat. Jaki ty masz? Birra Calcio Oi. Chce się nudzić, przeglądając. Tak, tam będą naprawdę takie ciekawostki. Się nikt tego nie spodziewał.